Święty Marek Łukasz jest lekarzem, on zajmuje się przede wszystkim mówieniem o cudach, dokładnie opowiada. Natomiast Marek tutaj jest bardzo, Łukasz, konkretny. Marek mówi coś więcej. Otóż było tak dużo ludzi, że Jezus musiał wsiąść do łodzi. Musiał oddalić się z powodów, powiedzmy tak, akustycznych, troszkę dalej, żeby był słyszalny. Kiedy 2 tygodnie temu, jak ksiądz arcybiskup powiedział mi, że mam przyjechać do Łodzi na to spotkanie synodalne, to kiedy czytałem ten fragment, to myślałem o nim. Jego bulla, a już rok jest z nami, przewodniczy naszemu kościołowi, zaczyna się tak: in navem ascendens Jezus. Jezus zszedł do łodzi. Jezus wstąpił do łodzi. I myślę, że opatrzność Boża tak sprowadziła go do łodzi, że też są ważne powody akustyczne, żeby był lepiej słyszalny w Polsce. Bo z łodzi jest się dobrze słyszalnym, bo to centrum Polski. To nie Małopolska, to nie Wielkopolska, to nie Pomorze, to centrum Polski. Stąd się jest bardzo dobrze słyszalny. Jezus wykorzystał to. Jeszcze mi przyszło teraz do głowy, że w górach to jest przede wszystkim pogłos. Natomiast nad jeziorem to świetnie się głos niesie, bo w górach na przykład jak ktoś jest na szczycie i krzyknie, tam jest echo. Na przykład ktoś zacznie mówić, kto pierwszy zerwał jabłko z drzewa, a echo mówi Ewa, Ewa, Ewa. Natomiast w przypadku jeziora nie ma tego pogłosu. To, co się mówi, to dochodzi. Dlatego Jezus wykorzystał to i z łodzi przemawiał, a łódź przecież jest symbolem Kościoła. Jezus naucza. W tym fragmencie mamy 5 różnych przypowieści, o których tu jest jedna tylko wybrana. O lampie, której nie należy stawiać, to wszystko z łodzi. Pod łóżkiem, o zasiewie, czy śpie, czy nie, to rośnie. O ziarnku gorczycy, małe, niepozorne, niewidoczne, ale ma tak nieprzeciętną wolę wzrostu, że staje się potężnym drzewem.